Peleton już ruszył, na razie kolarze są w drodze do Katowic, ale za kilka dni duże sportowe emocje czekają nie tylko mieszkańców stolicy województwa śląskiego. Emocje mogą być nie tylko sportowe, bo 16 sierpnia trzeba będzie przygotować się na spore zmiany w komunikacji. Na szczęście będzie to środek kolejnego długiego weekendu, gdzie będzie ciężko przejechać, o tym teraz Paweł Jędrusik. W piątek już od 6 rano trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami, bo wyłączony zostanie ruch na wielu drogach. Zmienią się także trasy autobusów. Przede wszystkim te modyfikacje, które musimy wprowadzić, oznaczają dla podróżnych zmianę tras poszczególnych linii autobusowych, pominięcie niektórych przystanków lub zawieszenie niektórych połączeń. A zmiany obejmują aż 50 linii autobusowych. Do tego mieszkańcy muszą się liczyć z zamknięciem wielu dróg, głównie w centrum Katowic. To m.in. ulica Roździeńskiego na odcinku od ronda imienia generała Ziętka do ulicy Dudy Gracza, ulica Francuska, Powstańców, Damrota, Olimpijska czy Trzech Stawów. Tego dnia warto zwrócić także szczególnie uwagę na znaki drogowe. Wierzymy w to, że ruch będzie zdecydowanie mniejszy, dlatego też ułatwi to przejazd kolumny kolarzy, a jednocześnie spowoduje dużych utrudnień. Kolarze rozpoczną wyścig w Katowicach, następnie będą się przemieszczać w kierunku Mysłowic, Jaworzna, wjadą na teren województwa małopolskiego, po czym wrócą drogą powrotną, czyli przez Jaworzno, Mysłowice do Katowic, gdzie będzie meta finału. Start piątego etapu Tour de Pologne w Katowicach zaplanowano na godzinę 12:30. Po przejechaniu pętli po jurze krakowsko-częstochowskiej peleton z powrotem powinien być w Katowicach około godziny 16:30.